Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie po tygodniowej nieobecności mej w warzywniku. Są na kanale filmiki, jak nie zapomnę, to wam do opisu tego filmu wrzucę. Są filmiki o tym, jak zabezpieczyć ogród przed na przykład wyjazdem na wczasy, bo często ludzie mówią albo ogród, albo wczasy i dla mnie to jest strasznie przykre, że jakby w ten sposób się podchodzi do upraw, że jest to takie uwiązanie. Ja jednak staram się żyć pełnią życia, że tak powiem, i jeśli prowadzę ogród, to nie znaczy, że nie pojadę na wycieczkę, czy odwrotnie, że jeżeli lubię podróżować, to że już w ogóle nie mogę prowadzić ogrodu albo innych spraw kolidujących ze sobą. Mam tylko jeden problem, to znaczy mogę poprosić, żeby tu ktoś w domu był albo przyjechał podlać kwiaty w domu, natomiast do ogrodu ciężko mi wpuścić, bo tak... Ci, co się nie znają, to nie za bardzo mogą przyjechać. No taką mamy sytuację tam, powiedzmy, znajomościowo, rodzinną, że średnio może tu ktoś podjechać, jak na przykład mnie nie ma. Z drugiej strony ktoś, kto się zna, niestety ma gorące ręce czasami, świerzbią ręce, żeby coś zrobić ponad to, o co proszę. A to, że ja tutaj czasami różne eksperymenty robię, prowadzę też kanał, więc musi być jakaś spójność tych filmów. Jeśli próbuję wam coś pokazać, no to nie może być tak, że po prostu ktoś tu przyjdzie i mi coś wytnie, zbierze owoce i tak dalej. Wiecie, no ciężko jest mi akurat tutaj jakoś, no tak, taką mam akurat sytuację, ale oczywiście polecam, żeby zostawiać ogród pod opieką. Natomiast u mnie on był bez opieki. Kolejny raz, kolejny tydzień. Zabezpieczenia różne wcześniej porobiłem, jak na przykład ogławianie pomidorów, to już też tam było w innym odcinku opisywane, żeby już po prostu wyższe nie rosły te, co urosły już wysokie, ściółkowanie, żeby nie rosły chwasty i żeby po prostu woda się tutaj utrzymywała, podwiązywanie, zbieranie owoców, mocne podlanie przed wyjazdem i tak dalej. Ale teraz można zaobserwować, że nie wszystko super zdało egzamin. Na przykład ściółkowanie trawą. Zobaczcie, jaka jest różnica między tym a tym rządkiem. Tu elegancko, pojedyncze chwasty, tu mnóstwo. Dlaczego? Po prostu pamiętam, że ten rządek i tamten też jest dobrze zrobiony, robiłem na początku. Wysypywałem dosyć grubą warstwę trawy, w sensie tam około 5 cm, jak się ubije, to 3 zostają, czy 2 nawet. Ale to zdało egzamin, elegancko chwastów prawie, że nie ma. Tutaj już troszeczkę na szybko zrobiłem, wystarczyło, że centymetr tej ściółki jest mniej i zobaczcie, jak pozarastało. Oczywiście też nie są to duże chwasty. Ja przed samym wyjazdem ich nie zbierałem, więc one tu przynajmniej są 2 tygodnie, ale więc jak na chwasty dwutygodniowe to są małe, ale jednak dużo ich urosło. Po prostu za cienka warstwa, zobaczcie, nawet przy podlewaniu widać, że tutaj już ziemia, z ziemią się pomieszała ta trawa, a tu jeszcze nie, tylko przy samym pomidorku, także trzeba to porządnie zrobić. Miałem oczywiście zostawić tu nawadnianie kropelkowe, tak sobie co roku obiecuję, że w beczce jakiejś w zbiorniku wleję dużo wody i po prostu najpierw podleję normalnie, potem zostawię przed wyjazdem po prostu taką beczkę i jeszcze przez 1 czy nawet 2 dni to nawadnianie będzie, ale oczywiście jak zwykle zająłem się innymi rzeczami i tak to jest. Jeżeli chodzi o ogólnie kondycję roślin teraz i co tutaj się ciekawego dzieje, może zaczniemy od tych najgorszych rzeczy. To znaczy fasola już powoli zaczyna chorować i no jeszcze będą zbiory, jeszcze trzeba to szybciutko teraz zebrać i jeszcze będą, bo jak widać tu część liści jest całkiem zdrowych, w niektórych odmianach jest ok, natomiast to górki szklarniowe powoli będą się chylić ku upadkowi, a nawet nie powoli, bo przed wyjazdem już dużo liści usunąłem, a teraz jest ich bardzo dużo pochorowanych. Mączniak rzekomy wykańcza mi te ogórki co roku, ale ja, wiecie, nie walczę z tym, już opowiadałem stałym widzom, że o, tutaj okropnie wygląda, nie? Wszystko zaraz usunę. Ja nie walczę z tym, bo powiem wam, że tych ogórków szklarniowych już mamy dosyć w tym sezonie. Już żeśmy się tak objedli, że teraz się przerzuciliśmy na pomidory, które są w pełni owocowania i to nas cieszy, że po prostu były ogórki, jeszcze są, ale
Już przerzucamy się na pomidory, no i po prostu nie potrzebujemy, nawet wiecie co, podoba mi się to, że najpierw miałem na przykład rzodkiewki w szklarni, zajadaliśmy się rzodkiewkami, potem ogórki, kończą się ogórki, zajadamy się pomidorami i tak dalej. Więc to mi się nawet podoba, że jest taka zmienność, bo jakbyśmy ciągle mieli cały czas jedno, drugie, trzecie, czwarte, to nie wiedziałbym, co z czym mam zrobić. Co do prac teraz, jakie powinno się wykonać, moim zdaniem, jakie powinno się wykonać. Oczywiście każdy ma jakieś tam trochę inne rozumowanie, ale tak. Ja zrobię trochę inaczej niż właśnie powinienem, bo robię to też między innymi dla was do filmu. Potrzebuję innego filmu, potrzebuję te pomidorki. Jeszcze na krzewie. I chciałbym, żeby ładnie wyglądały, więc te wszystkie niepotrzebne liście, takie, które się pochorowały, te wszystkie chwasty, to wszystko pozbieram tak, żeby, wiecie, było ładnie i sobie nagram to do drugiego filmu, ale polecam wam, że jak przyjedziecie, na przykład z jakichś tam wczasów, to pierwsza sprawa, zebrać owoce. Niczym innym się nie zajmować, nie podlewać, ja już podlałem, ale to jest błąd moim zdaniem. Zebrać owoce, dlatego że one teraz po takim przesuszeniu, wiadomo, w szklarni nie pada, jak nie mamy zbieranej deszczówki. Podczas naszej nieobecności powiedzmy, że padało i mógłby ten deszcz być zbierany i rozprowadzany, ale jeśli tego nie ma, to jest w szklarni sucho. Pomimo tego, że ja na dole tych grządek mam glinę zabezpieczającą właśnie, żeby ta woda, co podlałem, żeby nie uciekła tak szybko i składniki odżywcze, tylko żeby tam na tej glinie się zatrzymała. Mam trawę, żeby mi nie odparowywało tak szybko do góry. Podlałem i to, słuchajcie, tak podlałem, że nie tylko grządki dobrze, ale też wziąłem węża i to akurat miałem trochę deszczówki chyba, czy ze studni, już teraz nie pamiętam, deszczówką chyba. Wylałem też na te ścieżki, wiecie, tak na 2-3 cm dosłownie tutaj woda stała, ponieważ ona sobie wnika, jak czasami podleję za mocno grządkę, to mi zaczyna tu wręcz wypływać, więc tym razem się wycwaniłem i podlałem tak mocno, wysoko tutaj te rządki, że jeszcze zanim ja gdzieś tam mogłem pojechać, to ta woda wsiąkała z powrotem do grządek, trochę w krawężnik, trochę w płytę, trochę pod to. Po prostu wszystko się tu wysyciło wodą. No i myślę, że całkiem niezły to był pomysł, bo pewnie jeden czy dwa dni mi to wydłużyło czasu, kiedy po prostu no nie było podlewane, a jednak ta woda gdzieś tam się zebrała. Więc tak, pierwsza sprawa. Zbierzcie sobie pomidory, ponieważ one teraz przy takich lekko przesuszonych krzewach, chociaż po nich jakoś bardzo nie widać, one się ładnie trzymają, ale mogą już trochę odczuwać braki wody i przez to też szybciej dojrzewają te pomidory. Taki mają stresik. Zbierzcie sobie teraz i to wszystkie. Takie dojrzałe i takie mniej dojrzałe też. Te będą bardzo smaczne. Właśnie jak nie są tak mocno wysycone wodą, to są takie zagęszczone, takie właśnie słodkie w środku, takie soki mają bardzo, że tak powiem, treściwe. I też warto zebrać najpierw, a potem podlewać, bo teraz jak podlejecie, to mogą wam po prostu te, co jeszcze wzrastają czy dojrzewają, mogą popękać. Nie było wody, dostaną wodę, mogą po prostu dostać spękań. No ja robię trochę inaczej, bo mówię, to jest właśnie dlatego mi jest problem, ja mam problem dogadać się z kimś, żeby ktoś tutaj tym ogrodem się zajął, ponieważ ludzie jakby nie rozumieją, idą i patrzą, o, wilki rosną, nie? Gdzieś tutaj jakieś O, tu mamy jakiegoś wilczka, tu, to ja to oberwę, to będzie dobrze. No właśnie niedobrze, bo ja później do filmu dla was nie mam, a ja muszę wam pokazać, jak to wygląda, jak tutaj naprawdę nikt nie ingeruje w jakiś zły sposób, tak? Znaczy niby dobry sposób, ale nie do filmu w dobry sposób, do tego, żeby jak ktoś rzeczywiście nie ma naprawdę już kogo tutaj zostawić z ogrodem, no to żeby wiedział, jak to wygląda. No to właśnie tak wygląda. Zbieramy najpierw owoce. Potem moim zdaniem usuwamy wszystkie te właśnie pędy dodatkowe, wilki, niewilki, chore liście, wszystko co jest niepotrzebne na krzewie usuwamy. Potem podwiązujemy, bo pomimo, że ja ogłowiłem większość pomidorów, to tego nie wiem dlaczego, ale nie ogłowiłem, coś go przeoczyłem. Zobaczcie, zwisa, jest do usunięcia tutaj wilk, tu wilk i do ogłowienia właściwie już w tym miejscu. Tu trzeba by uciąć, bo tu jest grono kwiatowe, to jeszcze ze dwa liście na górze zostawić, niech odżywiają. Obciąć to, usunąć wszystkie liście, podwiązać, bo widzicie dwa tutaj, o, jak wiszą.
To nie jest dobre, żeby tak zostawiać. I oczywiście chodzi o to samo w przypadku fasoli, czy ogórków, czy papryki, czy cokolwiek innego uprawiacie. To wszystko to, co jest niepotrzebne, co porosło przy paprykach, też różne wilczki, ogławiania trzeba robić i tak dalej. U mnie w tym roku papryki się udały bardzo słabo, bo po prostu za dużą konkurencję zrobiłem ogórków i fasoli. To jest główna przyczyna, ale też o nie jakoś szczególnie nie dbałem, to trzeba się przyznać. Więc wszystko, co niepotrzebne, zbieramy z tych liści, ale najpierw owoce, potem właśnie te wszystkie podwiązywania, usuwania, najpierw właściwie usuwanie, potem podwiązywanie, zadbanie o to, żeby roślina rosła tak, jak trzeba, bo tam widzę, że usunąłem wierzchołki, ale gdzieś odbijają z boku, więc trzeba o to zadbać. W kolejności dalej można na przykład usunąć też chwasty i podlać, tylko uwaga z tym podlewaniem, właśnie jak zostało to trochę przesuszone, to normalnie ja szklarnie podlewam tymi trzema beczkami. Jedna, druga, no i tam jest jeszcze większa. To jest około 400 litrów. Ja w tej chwili, zobaczcie, tu wziąłem tylko trochę, nie wiem, może z 30 litrów. I tu niecałą beczkę, czyli w sumie gdzieś ze 100, pewnie około 100 litrów podlałem. Pod sam krzew tylko. Jak normalnie pod jeden krzew pomidora, nie wiem, lejecie 5 litrów wody, to za pierwszym razem, jak przyjedziecie, to wylejcie tylko litr. Drugi litr dopiero jutro, albo tak jak ja rano teraz podlałem, to mogę jeszcze się pokusić o to, żeby ewentualnie wieczorem dać kolejną dawkę. Chodzi o to, żeby nie zrobić takiego skoku, że teraz się przyjeżdża po wczasach i bum! Kolejny raz 400 litrów tutaj. Przed chwilą to było sucho, niczego nie było. A my jak tutaj pacniemy dużą ilość wody, no to niestety możemy spowodować to, że wszystko nam popęka. Oczywiście też dbamy o wietrzenie. Czy ja tu jestem, czy nie jestem, czy jest noc, czy dzień. Ja mam ciągle właściwie wszystko pootwierane. Dzisiaj w nocy było dosyć chłodno, było 13 stopni. Jak na lato, no to nie jest tak za ciepło na sierpień. To tutaj okna się pozamykały, ale drzwi są otwarte. Także no, na to trzeba zwrócić uwagę. O, widzicie tutaj takie lekkie spękania. Już to jest akurat odmiana Krakus. Ona niestety ma takie tendencje i jak widać, to on się już psuje, już jest nie do zjedzenia. Jak się tak będzie psuł, no to pękał. Widzicie tu jeszcze niewybarwione. No, są takie odmiany, które no, nie ustrzeżecie się, tak jak przy Krakusie, to jest wręcz niemożliwe prawie. Trzeba by było się wyznawać na tym Krakusie niemiłosiernie, żeby zapobiec temu. No tu mam na przykład Galanta, często od niego pytacie, ja będę omawiał te pomidory wszystkie za chwilkę. I wszystkie odmiany, jak rosną, jak smakują i tak dalej. Tu mamy na przykład Palawę, to takie nowe u mnie pomidory, nie uprawiałem ich wcześniej. Nie ma żadnych spękań, tak? Czy tu, czy na tych wzrastających, czy na dojrzewających, czy na dojrzałych. Takie po prostu czasami są odmiany, że nie ustrzeżecie się przed tym po prostu przy takiej amatorskiej, zwyczajnej, prostej, bez jakiegoś totalnie wielkiego zaangażowania uprawie. No i tyle oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze ma tak kwiatki tutaj, no to przejść, pozapylać. Wszystkie czynności, które robiło się do tej pory, ale mówię tak, jak moim zdaniem najlepiej najpierw zebrać te owoce, będą moim zdaniem najsłodsze, dopiero później zbierać chwasty, usuwać wszystkie te dodatkowe, niepotrzebne pędy, chore, podwiązywać i na końcu, jak już wszystkie prace się zrobi, to dopiero podlać, ale mało. To musi być stopniowo. To jest tak, że już w życiu człowiek słyszał historię, jak to tam ktoś był wygłodzony, po czym poszedł się nażreć jak świniak, za przeproszeniem, i umarł od tego przejedzenia, nie? Że niby był taki głodny, ale jednak no, organizm nie zareagował na to dobrze. No tutaj może wam nie umrą pomidory, ale na przykład właśnie popękają, więc to nie jest dobre. Zobaczymy, co w warzywniku tutaj w grządkach. Podrosły u mnie pory. One powinny być w tej chwili niby już ze 3 razy większe, ale no to już stali widzowie wiedzą, że tu było bardzo gęsto w tym warzywniku, rosły też kwiaty towarzyszące. No ja przed wyjazdem jakby tutaj usunąłem te kwiaty, usunąłem część warzyw, które były jakby już do zbioru, na przykład tutaj buraki, bo przeszkadzały tym selerom. No i wszystko też starałem się wyściółkować trawą, nie wszystkie chyba grządki wyściółkowałem, bo gdzieniegdzie miałem tak gęsto, że już nie dałem rady, ale no, znaczy nie dałem rady, no bardzo ciężko by było bez sensu
trochę te rośliny same jakby stworzą ściółkę. Więc zaczynają rosnąć wreszcie pory i selery, tak no większe po prostu, żeby jeszcze przed końcem sezonu je zebrać duże do przechowania. Może to wyszło na dobre. Będą się lepiej po prostu przechowywały. Ogórki tutaj rósł koper, to już większość zebrałem. Zebrałem nasiona. Przed wyjazdem jeszcze tutaj ogóreczki, no to niestety, ale też bardzo pochorowane. No co mogłem, to zebrałem. Większość krzewów chorych liści usunąłem, ale jak widać tutaj kolejne są do pousuwania. No jeszcze pociągnę te uprawy, że tak powiem, ale no nie wygląda to najlepiej. I trochę w ogóle tutaj zaczyna być w niektórych miejscach pusto, jak dla mnie. Na przykład tu w rządku, tutaj rośnie pasternak. Muszę tam któregoś wyjąć, bo w ogóle go nie oglądałem jeszcze, jak on tam wygląda, ale tutaj już będę też wysiewał za chwilę znowu, bo pytaliście, znowu będę jakieś tam rośliny wysiewał, no na przykład kolejny raz rzodkiewkę, za którą już troszkę można się stęsknić latem, po wiosennym sezonie, po takiej przerwie w sumie, i na przykład sałatę, więc zawsze coś tam jeszcze się da wysiać takiego krótkiego. Fasola szparagowa karłowa w tym roku rośnie mi o wiele gorzej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku byłem nią zachwycony, w tym roku, no rośnie tam, zebrałem przed wyjazdem dużą ilość, ale jakby poplątała się, pokładła. No, w zeszłym roku tak samo o nią nie dbałem jak teraz, a rosła lepiej. Na kapusty to już nie patrzę nawet, bo są w złym stanie, to moja wina, nie zadbałem. Tutaj widać po selerze, widzi się tam, że ładnie rósł, a tutaj tak podsycha. No niestety za duża konkurencja z burakami, więc będę musiał tutaj przerzedzić i czegoś się pozbyć, zamrozić ewentualnie jakieś takie małe selery albo wyjąć już te buraki. No było naćkane po prostu. Pietrucha też jest naćkana, wyjmuję do zupki regularnie, żeby inna mogła urosnąć większa. Tutaj buraki, tam już bobu się pozbyłem. No generalnie rośliny są w niezłej kondycji. Tutaj jeszcze jakiś czas temu, jak powyjmowałem część rzeczy, znaczy tu to mi turkuć akurat wygryzł pietruszkę. Zrobiła się łysa polana. To posadziłem, posiałem jeszcze kabaczek taki, cepelin jakiś tam się nazywał. To i tu. Jak widzicie, gdzieniegdzie tylko jeszcze są jakieś kwiaty dekoracyjne, ale wielu z nich się pozbyłem, bo one miały po prostu, wiecie, ściągać na siebie mszyce, albo odstraszać te mszyce, czy też jakieś nicienie zwalczać, czy po prostu jakieś tam bielinki, kapustniki, czy no, walczyć z różnymi szkodnikami po to, żeby rośliny, które ja chcę tutaj uprawiać, żeby rosły, no i spełniały swoją funkcję, przede wszystkim też do zapylania, żeby zwabiały, że przyleci coś do słonecznika, a przy okazji zapyli mi tego kabaczka, ale w momencie, kiedy się zrobiło bardzo gęsto na tych grządkach, musiałem troszkę tych kwiatów się pozbyć. No jest to taka nauczka dla mnie, że może lepiej jednak na przyszły rok, ja tego nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale może lepiej jakieś doniczki kupić i postawić gdzieś blisko grządek. No i te kwiaty niech sobie rosną, ile tam chcą. No trochę to jest niefajne, bo trzeba podlewać tam w szklarni te pomidory, co są w donicach, dużo szybciej jakby tak pokazały mi teraz to, że są przesuszone, niż te w grządkach. No ale przynajmniej nie zajmują miejsca te kwiaty wtedy, jakby je tu gdzieś postawił, nie? Tutaj cukinia rośnie, ja też oczywiście wszystko przed wyjazdem, co mogłem, to zebrałem, dałem gdzieś do przechowania, przerobienia czy do zjedzenia. Mączniak prawdziwy tutaj szaleje. Trzeba pozbyć się tych wszystkich liści, bo jest jeszcze szansa na te cukinie, dosyć duża nawet, ale tutaj już na kabaczek mi też to wlazło i no trzeba się zająć tym, tak? Różne opryski ludzie stosują, ja w zeszłym roku trochę stosowałem, właściwie żadne się nie sprawdziły, więc po prostu po chamsku usuwam nadmiar liści. Słuchajcie, tu jeszcze mam w donicach to nadmiarowe sadzonki selera, mnóstwo ich było, wsadziłem, mówię, co będzie, to będzie tam w tej donicy, co które będę musiał, to będę wyjmował, bo to malutkie jest, do zupy zużyję i tyle, po prostu szkoda mi było wyrzucić. Trochę więcej papryk mam tutaj, też one są w kiepskim stanie, bo też jakoś tam nie obrywałem, szczególnie nie dbałem, nie wiadomo jak, na zewnątrz sobie rosną, ale kilka tam tych papryk będzie. Całe szczęście chyba podczas nieobecności padało trochę, więc jakoś tam przetrwały, zresztą w tych donicach
chemiczkach też to jest jakiś tam sposób na zabezpieczenie się. Jest dużo materii organicznej, próchnicznej, która trzyma wodę, ale też na dole jest warstwa gliny, tam nie wiem, z 5 cm. Ta glina jednak przytrzymuje tę wodę, a miałem wam pokazać, że w tych doniczkach jednak szybciej obsycha wszystko i gorzej rośnie niż w innych, no ale może kwiatom to akurat tak bardzo nie będzie przeszkadzać. Jak widać po tym pomidorze, widać po nim, zobaczcie jakie ma liście. Czyż tutaj to już zaczął zamierać. Widać po nim brak wody ewidentny. On jest tu narażony na słońce i nie był podlewany przez tyle czasu. No to po nim widać. A zobaczcie, w grządkach dalej rośnie inny tam rodzaj nawet, ale już nie o to chodzi. To jest właśnie ten galant. Jak tu rośnie kiepsko, nie? W tej donicy. Dlatego ja nie za bardzo lubię w donicach uprawiać, bo to trzeba mieć dużą donicę, dobrze przygotować ziemię, dbać o to i tak dalej. A tutaj jak rośnie w grządce, gdzie jest więcej miejsca, więcej tej ziemi, to radzi sobie super. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak przetrwały, no taki tydzień powiedzmy, naszej nieobecności. Czasami to jest 10 dni. Bywało, że sobie gdzieś tam przedłużaliśmy jakiś pobyt. Myślę, że gdybym tutaj był, to byłoby tylko trochę lepiej. Nie spowodowałbym jakiejś znaczącej tutaj zmiany. No, troszeczkę może by szybciej to wszystko rosło, dojrzewało, jakbym się popozbywał pędów, które gdzieś tam, o widzicie tutaj pomidorka, ogłowiłem, a on wypuszcza dodatkowy pęd, o to trzeba dbać, no bo niepotrzebnie siły traci. Już tutaj wilka i tak dalej, zaraz to pousuwam, o tu kolejny wyrósł. To trzeba to usuwać, podlewać. Jakbym zebrał już wcześniej te owoce, to być może te już by były prawie dojrzałe. No zawsze jak człowiek jest obecny, to jest lepiej, ale wiecie, ja wam tak pokazuję, że strasznie mi się nie pochorowały. Przede wszystkim tutaj było najważniejsze to, że było dużo przewiewu i właśnie brak takiego zawilgocenia, że tak powiem. Teraz jest wilgotność dzisiaj wysoka, 80% powietrza, ale tak ogólnie nie zostało to podniesione tutaj przez podlewanie, tak? Więc kondycja tych roślin, przede wszystkim pomidorków, o które tu najbardziej dbałem, jest całkiem przyzwoita, jak na taką zwykłą, mówię, uprawę amatorską. Proszę państwa, jest już grubo po południu, już pod wieczór się zbliżamy, a ja dopiero skończyłem robotę. Właściwie to w warzywniku, tutaj w grządkach nie do końca, bo te ogórki jeszcze nie ogarnąłem, ale to na spokojnie. Ważne, że tutaj pousuwałem te chore liście z cukinii i z tego kabaczka, ale tutaj w sumie niewiele co robiłem. Mam ze 4 takie wiadra, więcej chyba, z 6. Jeden pomidor tu zepsuty jest, ale tutaj z tego to jedno wziąłem, a ze szklarni tych wszystkich chwastów czy chorych liści, zwłaszcza, bo chwastów to tam było jedno wiadereczko małe, nawet w sumie ich tak w większości nie wyciągałem, tylko bo było ich mnóstwo maluśkich, to tylko tak go porozwalałem je po prostu, ale widać bardzo dużą różnicę, nie? Nawet tak wzrokowo, że po prawej stronie mamy w miarę elegancko tę ściółkę wyłożoną, nie rosną chwasty i nie robią się problemy, a tutaj było trochę za mało tej ściółki po prostu i dlatego rosną te chwasty i tyle. Główne zajęcia miałem w szklarni. Jakoś grządki podwyższone, jak tam wszystko porobiłem przed wyjazdem, to w miarę to dobrze przetrwało. Tutaj w szklarni no miałem trochę roboty, nie powiem, ale też głównie ze zbiorem. 2 kg raptem tylko fasolki w tej chwili zebrałem, ale dużo pędów pousuwałem, bo zrobił się tam gąszcz. Bardzo dużo rosło liści, pędów, ale tak naprawdę niewiele co owocowało, więc dużo wyrzuciłem, po prostu stwierdziłem, że może właśnie brakować im po prostu słońca i lepiej, żeby je przerzedzić, może zaczną owocować znowu. Ogórków zebrałem, ile zebrałem? 5 kg? Chyba 5 kg. Już powoli mi się kończą. Gdzie niegdzie jeszcze zostawiłem, no większość chorych liści pousuwałem, choć czasami warto przejść drugi raz i jeszcze raz na to wszystko spojrzeć. Tutaj widać też brak wody. Część jeszcze ogórków rośnie. Myślę, że jeszcze parę kilogramów da się zebrać, tylko trzeba trochę zadbać, bo tutaj widać po prostu, że chcą rosnąć, ale no właśnie
właśnie brakowało im przede wszystkim wody i też dużo liści usunąłem, chorych, a nawet takich, co gdzieś tam pędy, zwłaszcza właśnie przy tej fasoli, widzicie chyba, mam nadzieję, że to widać na filmie, że wcześniej był tu olbrzymi gąszcz, a teraz nie ma. Nawet zebrałem, słuchajcie, tu takie miałem na próbę, bo stare nasiona były, tu rosły kukurydze. Trzy zebrałem aż, więc z czterech krzewów, że tak powiem, no to widać, że wolą rosnąć w innych warunkach, ale po prostu no tak je wysiałem na próbę, tylko to zebrałem, wyrwałem wszystkie krzewy bakłażana, bo straszliwie mszyce mi tutaj atakowały, w ogóle nic z tego bakłażana nie było, więc też już darowałem sobie, stwierdziłem, że i tak już nie zdążę teraz dobrze tam urosnąć i podojrzewać. Przy papryce nic nie robiłem, słabo ta papryka w tym roku, ale niech sobie tam rośnie. Przy pomidorach zebrałem bardzo dużo takich już przebarwiających się, no może nie takich jak ten, żółtych, ale takich, o, jak tamte na przykład, to przy niektórych odmianach już pozrywałem. Te kolejne będą po prostu szybciej rosnąć i dojrzewać. Aż 35 kg zebraliśmy tutaj z panią Różą, córeczką moją, jak ktoś nie wie, taką średnią, bo jest jeszcze starsza i młodsza. Nieważne, tam perypetie rodzinne, familiada i tak dalej, dynastia. Pozrywałem te pomidory, bo no po prostu zaczniemy już je przerabiać, jeszcze do degustacji będą tam, do innego filmu, czy to on już poszedł, czy pójdzie za chwilę, to teges, śmegereges, i oczywiście po podwiązywania, gdzie niegdzie jeszcze musiałem ogłowić pomidora, bo przed wyjazdem albo przeoczyłem, albo zostawiłem go po prostu, żeby no jeszcze trochę podrósł, bo był niższy. No i tyle, no coś się zawsze przeoczy, o widzicie, tu mam jakiegoś wilka dziwnie wyrastającego z liścia, przeoczyłem go, czasami się przyjdzie drugi raz i jeszcze coś jest do poprawienia, ale no, robota poszła dosyć dobrze, no, pomijając to, że trochę czasu to zajęło. Moi drodzy, mi po prostu jest trochę smutno, tak jak za każdym razem, nawet i pod tym pewnie się pojawią takie komentarze, że albo ogród, albo wczasy, albo ogród, albo coś tam innego i tak dalej. Ja bym chciał tymi filmami udowodnić wam, że można się zabezpieczyć na krótki wyjazd, 2-3 dni, to nie powinien tworzyć żadnego problemu. Jak odpowiednio się ogród prowadzi, to powinniście na taki czas móc zostawić swój przybytek warzywny i nic się nie powinno mu wydarzyć złego. Czy na tydzień, nawet jak się dobrze postaracie, to 2 tygodnie można opuścić, że tak powiem, szklarnię, warzywnik i rośliny sobie dadzą radę. I chciałem was po prostu tak jakby pocieszyć, że jak niektórzy mówią, że nie da się prowadzić ogrodu i na przykład pojechać na wczasy, to ja bym chciał pokazać, że się da. Będziecie mieli, nie wiem, 20% mniej tych upraw. Może się zdarzyć też tak, ja nie obiecuję, że no, wyjedziecie i zawsze rośliny będą zdrowe. Może w momencie, kiedy wyjeżdżacie, to na drugi dzień wejść choroba i przez ten tydzień waszej nieobecności położyć wam wszystko. Też jest takie ryzyko, no niestety, no, tak to jest i nic się na to nie poradzi. Aczkolwiek jak się prowadzi ten ogród tak w miarę przyzwoicie, po amatorsku, ale przyzwoicie, to też jest duża szansa, że tak jak u mnie to przetrwa. Ja nie wiem, no mamy te działki od tam 16 roku chyba, 2016, jakieś tam uprawy od 17, 18 chyba, no na większą troszkę można powiedzieć skalę taką amatorsko większą prowadzimy i zawsze gdzieś tam było, że gdzieś się wyjedzie, że gdzieś się opuści, albo po prostu na przykład nie miałem czasu tutaj przyjść. Też tak było, że była ciężka budowa i pomimo, że budowa była 10 metrów dalej, nie mogłem tu przyjść, choćbym chciał, nawet podlać, czy cokolwiek, bo to często tak też mówicie, a czemu tego nie zrobisz, to 5 minut zajmuje, to jest łatwe. Ja wiem o tym, tylko że takich 5-minutowych pierdółek to jest tutaj dziesiątki albo setki dziennie i to już nie jest takie łatwe do ogarnięcia. Wiele rzeczy jest takich, które ja robię, ale w ogóle wam o tym nie mówię. Zazwyczaj mówię, czego mi się już nie udało zrobić. A ile się udało, no to wiecie, no co to się chwalić, tak? Trzeba zrobić i tyle. Ja wam podpowiadam, że tego i tego nie zrobiłem. Niestety zabrakło mi czasu, zabrakło mi siły, bo można byłoby jeszcze lepiej. Ale naprawdę, nie ma co się napinać. Powiem szczerze, smutne byłoby to życie bez pomidorów,
ale też smutne by było tylko z pomidorami, a na przykład nie pojadę na wakacje, bo pomidory są. No kurde, bez przesady, trzeba to jakoś trochę pogodzić moim zdaniem. Oczywiście jak ktoś lubi siedzieć na działce, nie lubi wyjeżdżać i ma to gdzieś, żeby tam podróżować, ryzykować, woli się skupić na pomidorach, ja nic do tego nie mam. Ale dla tych wszystkich, którzy się boją właśnie, że jak się zajmą ogrodem, to już nic nie będą mogli zrobić, to powiem tak. Ja właśnie z takich powodów nie mam zwierząt gospodarskich na przykład. Właśnie dlatego, że z nimi już tak prosto nie jest jak z roślinami. Jednak rośliny da się jakoś tam przygotować i częściowo mogą sobie dać radę same. Natomiast ze zwierzętami to już bywa różnie. Też oczywiście da się różne rzeczy zrobić. Ale moim zdaniem już nie jest tak prosto. Dlatego ja mam same rośliny, nie mam tych zwierząt. Coś za coś. No. Może kiedyś będę miał... Może też znajdę sposób na to, żeby sobie podróżować latem, zimą, a je zostawić same i dadzą sobie radę przez tam tydzień czy ileś. Ale na razie widzę to jako rzecz trudniejszą niż gospodarowanie tutaj roślinami. Tyle moi drodzy. Jak macie jeszcze jakieś sposoby na zabezpieczanie przed wyjazdem, nie wyjeżdżacie, bo uważacie, że bez sensu, że lepiej właśnie ten ogród poprowadzić, a wyjechać sobie, nie wiem, no, do ciepłych krajów jakoś pod koniec sezonu albo zimą, czy też znacie fajne sposoby, jak te roślinki tutaj, jak się zająć szklarnią, czy warzywnikiem z grządek podwyższonych, czy zwykłych, no po prostu warzywnikiem po przyjeździe. Dajcie znać w komentarzu, ja bardzo chętnie poczytam, bo jeżeli się zastosuje na przykład właśnie o glinę na dole grządki, potem żyzną ziemię, potem trawę, to już są trzy sposoby, nie? Żyzna ziemia trzyma wodę, glina trzyma wodę, trawa nie pozwala jej odparować, a jak jeszcze znajdziecie kolejne, na przykład nawadnianie kropelkowe albo jeszcze inne sposoby na zatrzymanie tej wody, na to, żeby pomidory szybciej dojrzewały, czy tam ogóreczki się utrzymały i tak dalej, to zawsze z takich szczegółów można udziergać dobry temat, więc fajnie, że się dzielicie też ze mną tymi poradami w komentarzach. Ja staram się, wszystko właściwie czytam, tak? Ale no może tam czasami mi coś gdzieś przeoczę. A w ogóle to jak wam daję serduszka, a wy edytujecie komentarz, to wam znikają te serduszka. Tak żebyście wiedzieli. To nie ja robię. Niestety jest coś takiego. A czy może stety, bo w sumie mógł ktoś napisać, o, bardzo cię lubię, a dałem serduszko, a potem on to skasuje i napisze tych chutyku. No ale no nie wiem, no tak tylko mówię wam informacyjnie jeszcze przy okazji, że jak napiszecie komentarz, jak go czytam, daję serduszko. No oczywiście, chyba że coś tam się nie zgadzam, czy nie jestem pewien, no to czasami nie dam, czasami coś przeoczę, ale zwykle daję i później patrzę, że o, znowu ten sam komentarz mam oceniać, a nie, bo jest edytowany. No i jak jest edytowany, to wam zabiera to serduszko, to żebyś tam ktoś nie myślał, że to ten nie jest jakaś tam wartość skarbu tego serca, wiadomo, ale może się ktoś zastanawiać, że oho, coś usunąłem czy coś, to nie usunąłem, to się samo usuwa niestety. No i tyle. No, pogadali. Do zobaczyska w komentarzach właśnie i w innych filmikach. Pa, pa.